Marsze dla życia i rodziny zmieniają Polskę już od 16 lat. Są one publiczną manifestacją przywiązania do tradycyjnych wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju. Jednocześnie każdy marsz to niezwykle radosne, kolorowe i pełne uśmiechu wydarzenie. Idea zorganizowania Marszu dla Życia i Rodziny zrodziła się w 2006 roku w Warszawie, gdzie odbyła się pierwsza tego typu impreza. Z roku na rok ruch marszowy rozwija się, przyciągając kolejnych sympatyków i wywołując coraz większe zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Co roku też w kolejnych miastach zawiązują się lokalne komitety, które podejmują się organizacji marszów w całej Polsce. Koordynatorem tych wydarzeń w całym kraju jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Marsze dla Życia i Rodziny to wielka wspólnota, to miejsce, gdzie się spotykają wyjątkowi ludzie, którzy także budują naszą cywilizację chrześcijańską. 140 miast maszeruje razem z nami, razem z Centrum Życia i Rodziny, razem ze wszystkimi lokalnymi organizatorami. Tegoroczny marsz, który odbędzie się w Warszawie, będzie już 17. edycją tego wyjątkowego wydarzenia, tego wyjątkowego święta polskich rodzin. 140 miast i miejscowości w Polsce organizuje Marsze dla Życia i Rodziny. To mówi samo za siebie. Warto zauważyć, że pomimo wielkich trudności, które przez ostatnie 2 lata mieliśmy my jako organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny, pomimo 2 lat obostrzeń, ograniczeń, udało się zorganizować Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie 2 razy. Na ulicach Polski i całego świata widzimy bardzo często ludzi demonstrujących, ludzi, którzy wychodzą, żeby powiedzieć, czego chcą, czego pragną, albo że przeciw czemu się protestują. Marsz dla Życia i Rodziny jest zupełnie inną imprezą, jest wyjściem ludzi szczęśliwych, ludzi, którzy mówią, że kochają swoich bliskich, że widzą przyszłość Polski w rodzinach. I tak naprawdę jest, bo najpiękniejszą inwestycją jest inwestycja w swoich najbliższych. Jest inwestycja w swojego męża, w swoją żonę, w swoje dzieci, w swoją siostrę, swojego brata, we wszystkich krewnych. To są ludzie, którzy budują wspólnoty najtrwalsze i najpiękniejsze. I te, które naprawdę budują Polskę. Kochani moi, dlaczego mamy spotykać się na marszach dla życia i rodziny? Dlaczego takie manifestacje? Dlaczego takie marsze? Jezus głosił publicznie Królestwo Boże. Jezus wychodził do miast, na rynki, na ulice. Tam, gdzie byli ludzie, tam ogłaszał Boże Królestwo. Gdyby apostołowie powiedzieli, my sobie pomodlimy się w naszych domkach, po co mamy wychodzić, głosić Ewangelię, po co mamy narażać się na śmieszność, na wykpienie i tak dalej, po co? Spotkamy się w naszym domku, spotkamy się w naszym kościółku, w naszej świątyni i będzie dobrze. Nie, to nie jest Boży plan, żeby głosić Ewangelię, mamy wyjść nawet tym przejściem przez miasto, w imieniu Jezusa głoszę Ewangelię. Dlatego my nie robimy nic innego. My po prostu, tak jak w Ewangelii robił to Jezus, my wychodzimy, aby głosić Królestwo Boże, Królestwo Życia, Królestwo Miłości Bożej do każdego z nas. Życie! Broń się rodzin! Broń się życie! Rodzina jest siłą, rodzina jest oazą, rodzina jest ostoją, rodzina jest kuźnią wreszcie wartości. Warto ją promować, warto ją zakładać wreszcie. To są może słowa dzisiaj niespecjalnie popularne, natomiast pewne wartości, pewne prawdy, piękno i idea rodziny, to się nie zmieni nigdy, zawsze będzie wartościowe i zawsze będzie towarzyszyło wartościowym ludziom i wartościowym przedsięwzięciom. Stawiamy na rodzinę. Na marszach dla życia i rodziny możemy spotkać osoby w każdym wieku. Wszyscy są zaproszeni, od dziadków po małe dzieci. Możemy zobaczyć i całe rodziny maszerujące z wózkami. Możemy zobaczyć mamy noszące pod swoim sercem dziecko.
osoby w moim wieku, tak, młode osoby, dla których to też jest pokrzepiające widzieć młodych ludzi w swoim wieku, którzy mają podobne wartości. Kiedy otaczamy się osobami ze środowisk, które mają inne poglądy, bardzo często jest to deprymujące. Możemy pomyśleć, że jesteśmy sami w świecie, który myśli inaczej. I Marsz dla Życia i Rodziny jest miejscem, gdzie możemy się spotkać z ludźmi, którzy również są przywiązani do właśnie takich pięknych wartości jak rodzina, jak życie, jak ochrona tego życia. Niewątpliwie żyjemy w czasach postępującej rewolucji obyczajowej. Rodzina, małżeństwo, wartości chrześcijańskie są obiektem nieustannych ataków. Marsze dla życia i rodziny dają możliwość publicznego wyrażania poglądów i oczekiwań związanych z przyszłością Polski. W ten sposób uczestnicy mają realną możliwość kształtowania rzeczywistości społecznej poprzez podnoszenie bardzo ważnych spraw, oddziaływanie na współobywateli, władze publiczne i media. Piękna jest Polska wiosną, piękna jest Polska w maju, piękna jest Polska w czerwcu, ale Polska jest piękna przez cały rok, bo piękni są Polacy ze swoją wiarą, ze swoją tożsamością, ze swoją walką przez wieki o swój dom, ojczyznę i rodzinę. Przecież Polacy przez wieki walczyli z najeźdźcami albo z bronią, albo z wrogą ideologią. I dzisiaj może nie musimy walczyć z germanizacją czy rusyfikacją, nie musimy walczyć z bezbożnym ateizmem albo z satanistycznym nazizmem, ale wciąż musimy walczyć o Polskę, o polską rodzinę, o polską tradycję, o polską katolicką świętą wiarę. Drodzy Państwo, dzisiaj my na razie nie musimy walczyć z bronią w ręku, ale musimy walczyć przeciwko złowrogim ideologiom, które chcą Polskę zniszczyć i zdeptać polską rodzinę. Warto przychodzić na marsze dla życia i rodziny, ponieważ te marsze są najbardziej widocznym miejscem, w którym my Polacy możemy pokazać, że nie damy się zachodnim ideologiom i będziemy walczyć o naszą rodzinę. Nie szanujesz! Rzędem w szkole propagujesz, dobra dzieci nie szanujesz! Miesiąc czerwiec jest okrzyknięty przez środowiska LGBT jako miesiąc dumy, tak zwany Pride Month. I w tym miesiącu też będzie się odbywać mnóstwo kampanii reklamowych, Parad Równości. I myślę, że szczególnie w tym czasie powinniśmy zmobilizować się i przyjść na Marsze dla Życia i Rodziny. Jeżeli utożsamiamy się z tymi wartościami i chcemy ich bronić, warto pokazać, że w Polsce chcemy się trzymać tradycyjnego modelu rodziny, że dla nas ważne są wartości takie jak życie, właśnie rodzina. Chcemy wychowywać nasze dzieci zgodnie z naszym sumieniem i pokazać, że ideologie, które przychodzą z Zachodu, jeszcze nas nie zawojowały. Dookoła nas pełno jest wrzasku, huku, mówienia o różnych sprawach, które tak naprawdę niczego dobrego nie wnoszą. A tymczasem rodzina jest tym, co naprawdę buduje, tym, co nas naprawdę umacnia. Zatem nie może być tak, że stoimy cicho i się nie odzywamy. Jeżeli wszyscy, których te wartości tradycyjne i wartości cywilizacji chrześcijańskiej łączą, wyjdą i powiedzą wyraźnie, czego chcą, czego pragną, jak bardzo chcą trwać w tej tradycji naszej cywilizacyjnej, to będziemy wreszcie zauważeni. To wreszcie ta druga strona zobaczy, jak ich jest mało, a jak nas jest dużo. I po to musimy wyjść, po to musimy wszyscy razem się zebrać i z uśmiechem i z radością zakomunikować. Chcemy takiej ojczyzny, która jest kształtowana przez szczęśliwe rodziny polskie. Marsze dla Życia i Rodziny są pewną odpowiedzią, pewną reakcją, pewną zachętą do działania dla tych osób, które podejmują w Polsce decyzje, dla polskich parlamentarzystów, dla polskich polityków, bowiem podczas Marszów dla Życia i Rodziny artykułujemy swoje stanowiska, swoje wymagania, swoje oczekiwania, które kierujemy do klasy politycznej, my jako obrońcy życia i rodziny, obrońcy małżeństwa. Więc dlatego też podczas Marszów dla Życia i Rodziny pokazujemy, że ochrona życia jest konieczna i politycy muszą ją zapewnić. W tym roku spotkaniu rodzin i sympatyków życia towarzyszą słowa i ślubuję ci. Hasło to przypomina o ponadczasowym znaczeniu słów przysięgi małżeńskiej.
W ten sposób tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny chcą promować nierozerwalność małżeństwa oraz piękno życia rodzinnego. Hasłem tegorocznego marszu jest „I ślubuję Ci”. Chcemy tym hasłem zwrócić uwagę na powagę instytucji małżeństwa, na to, jak ważna jest to instytucja. Jest to filar rodziny, której chcemy bronić i jest to miejsce, gdzie rodzi się nowe życie. W momencie, kiedy małżeństwo, rodzina przeżywa poważny kryzys, kiedy ta nierozerwalność małżeństwa, to przywiązanie do przysięgi, którą składaliśmy na ślubie, nie jest już tak akcentowane, nie jest pokazywane, że to jest ważne i jest warto dotrzymywać tej przysięgi, my chcemy powiedzieć, że właśnie to jest filar, to jest fundament tego, żeby nasze rodziny były trwałe, żeby były piękne, żeby nasze dzieci mogły rozwijać się w zdrowym, najlepszym dla nich środowisku, no i żeby nasze społeczeństwo mogło się rozwijać, bo bez rodziny, której filarem jest małżeństwo, daleko społeczeństwo nie zajdzie. I ślubuję Ci, a zatem fragment z Przysięgi Małżeńskiej jest to tak cenne przesłanie, które chcemy pokazać w tym roku, że zdecydowaliśmy się na organizację wszystkich tych marszów pod tym wspólnym hasłem, aby pokazać, jak cenne jest małżeństwo, jak niezwykle ważną instytucją jest nie tylko dla przeciętnego człowieka, który wstępuje w związek małżeński, ale także dla społeczności naszej, naszego społeczeństwa, a tym samym dla naszego narodu. Bez małżeństwa naród nie mógłby się rozwijać, nie mógłby pokazywać, jakie są jego wartości, nie mógłby przekazywać także swoich wartości przyszłym pokoleniom, bo tych pokoleń po prostu by nie było. A zatem i ślubuję Ci to hasło tegorocznych marszów dla życia i rodziny, które wskazuje na niezwykle ważny element, bez którego ochrony życia, ochrony rodziny nie byłoby, w zasadzie nie byłoby tych pięknych wartości, które niesiemy na sztandarach w każdym marszu dla życia i rodziny. Dobrej woli. Wspólnie brońmy rodziny! Brońmy rodziny! Marsze dla życia i rodziny to niezwykle ważne wydarzenie. Warto wspólnie bronić wartości chrześcijańskich, bronić rodzinę, bronić życie. Spotkajmy się wszyscy na marszach dla życia i rodziny. Nie warto budować na piasku, warto budować na skalę, na solidnej opoce, na solidnym fundamencie. W naszych warunkach, w naszej cywilizacji, w naszych czasach, takim fundamentem, na którym potem można układać konkretne cegły i zalewać je zaprawą, jest rodzina. Ja zachęcam do tego, żeby inwestować w rodzinę. To nieprawda, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Z rodziną bardzo dobrze się za to maszeruje. Przy okazji Marszu dla Życia i Rodziny, do którego zachęcam bardzo gorąco, zapraszam do udziału. Ja sam zdarza się, że w tym marszu idę i zawsze staram się zabierać ze sobą całą rodzinę. Przekonuj mnie wszystkich, że inwestycja w rodzinę jest inwestycją, która zawsze się zwraca. Jeżeli ktoś waha się, uważa, że wystarczy, że zostanie w domu i tam będzie dbał o swoją rodzinę, co oczywiście jest ważne, ale również pokazanie, ile nas jest, ile osób jest przywiązanych do tych wartości, ilu osobom zależy na tradycyjnej rodzinie, na powstrzymaniu ideologii i wpływu tej ideologii na życie nasze i naszych dzieci, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest pokazanie, że jesteśmy do tego przywiązani, że jest nas więcej niż na marszach, na zebraniach, na paradach innych środowisk. Doskonale rozumiem wszystkich tych, którzy na zaproszenia na marsze dla życia i rodziny lub inne tego typu wydarzenia mówią: nie mam już siły, jestem zmęczony, ja chcę się zająć swoją rodziną, dajcie mi spokój z tymi wszystkimi ideologicznymi sprawami, tak? Ja chcę zajmować się swoją rodziną. Ja to doskonale rozumiem, bo ja też chcę zajmować się głównie swoją rodziną, ale właśnie dlatego, że wiem, jak działa ten dzisiejszy świat, chcę pójść na Marsz dla Życia i Rodziny i chcę zaprosić wszystkich Państwa do tego, abyście brali udział w takich inicjatywach. Nie możemy pokazać, że ich jest więcej niż nas, wrogów polskich rodzin, tych wszystkich ludzi od marszów homoseksualistów, od marszów LGBT, od miesiąców Dumy Gejowskiej. Oni mają przy sobie mnóstwo pieniędzy, oni mają niesamowite środki na promocję, a my mamy tylko siebie i tylko takie marsze. Pokażmy wszystkim Polakom wokół, tym, którzy już się w domach pozamykali, że mogą pójść z nami, że mogą pokazać, że Polska może być bastionem cywilizacji chrześcijańskiej w tych dzikich czasach. Spotkajmy się wszyscy na Marszu dla Życia i Rodziny. Nie może Ciebie zabraknąć. Ja też tam będę.